niespełna 4 sekundy do końca tej akcji. Co wymyślił Kamiński? Legia tutaj praktycznie musi zapunktować, żeby to wygrać. Nie, zablokowany Morris i jeszcze raz zablokowany bez faulu. Dwie czapy i to nie wiem, czy Iwan Ramliak tam dwa razy nie zablokował. Cóż to jest za obrońca? Śląsk udało się przeprowadzić piłkę Wilczek, Fakuadę do Clevelanda Melvina, ale ten zablokowany przez Dziewę, ależ blok. Aleksander Dziewa. Zobaczmy jeszcze raz. Wow, centralnie. A Koszkeller wraca. Teraz Ramliak znowu zmylił. Laksej teraz pakuje do góry. Ramliak jeszcze dopominał się faulu. W odpowiedzi Dorsey Walker. Przygotowani. Akcja specjalna. Tak jest! To warto zobaczyć jeszcze kilka razy. Mało dzisiaj punktów Stewarta, który potrafił rzucić 30 w tym sezonie. A teraz widzimy jak szukał opcji. Gibson nie był w stanie tam wyskoczyć, Florence, tak wysoko. Zaryzykowali obrońcy Stali Ostrów. Odszedł od gracza z piłką Jakub Garbacz, aby podwoić Strachinię Jovanovicia. Ewentualnie tutaj kogoś przejąć. Dlatego tutaj Gibson miał tyle wolnego czasu, mógł idealnie puścić piłkę na alley-oop. Ależ efektowna akcja z udziałem niesamowitym. Punkt przewagi za Stalu, Jovanovic, znaleziony Gabiński, jeszcze jedno podanie i Stewart, ależ poszedł za kosz teraz. Elijah, skąd ty żeście wziął tutaj? Ależ akcja. No, Amerykanin pofrunął. Spójrzmy, czy nie było błędu kroków. Nie. No, ale niedaleko. W każdym razie świetna akcja rzeczywiście. I spójrzmy, co pod koszem. No, zabrakło teraz Grossela. Freimanis nie jest zawodnikiem, który tutaj chętnie chroni dostępu do kosza. Co za wsad. Chłopak, który... Ale tym razem jeszcze nie był w stanie mu podać. Pelczar. Do Romana Szymańskiego, ale szczapa od Aleksandra Dziewy. Wow! Roman Szymański. 20, a tak to ma całe 18 do dyspozycji. Jego drużyna może grać do końca. Śnieg pilnowany przez Maksymiliana Zagórskiego. Niesamowite. Teraz Blackshear, a więc jednak on. On ma inicjować tutaj granie. Teraz pokazał Gudulowi, graj ze mną, ale na razie z tego nic nie wyszło. Tomasz Śnieg do Gudula. Czapuje go Iwan Ramliak. Iwan Ramliak zablokował Omarego Gudula na końcu tego meczu. Jeszcze sędziowie chcą oglądać tę akcję, chcą sprawdzić, czy nie powinno być jakiegoś czasu przy tym aucie, ale niesamowite. Teraz myślę, że Jovanovic nie da grać kolegom, a jednak Gibson jest Dziewa kontra Steel, tyłem do kosza. Zagrał odważnie, Dziewa nie trafił. Szymon Tomczak zbiera piłkę. Kyle Gibson za 2 punkty na prowadzenie, 5 sekund do końca. I znowu Tomczak powalczył. I tutaj doświadczony Gibson zdobywa ważne punkty. Mało było z nim akcji w ostatnich minutach, ale teraz trafił. Ale znów Tomczak. To jest zagrania, które nie do końca są widoczne w statystykach. Te jego bloki, pomoc w obronie, walka do samego końca i to, że tą piłkę wyrzucał daleko, a nie gdzieś szukał blisko kolegów w tym tłoku pod koszale. Sporo szczęścia miał. No i teraz co wymyśli? No, na taką akcję dla Kostrzewskiego jest dość mało czasu. Tutaj Śnieg musi błyskawicznie podjąć decyzję. Steel za 3 blokuje Szymon Tomczak i to jest koniec meczu. Szymon Tomczak dzisiaj zamknął tutaj mecz i w czwartej kwarcie i w dogrywce. Długoręki chłopak z Konina i Śląsk drugi raz w tym sezonie wygrywa jednym punktem i drugi raz wygrywa ze Spójnią blokiem w ostatniej sekundzie. Wow! Niesamowita historia i bohater Szymon Tomczak, o którym mówiliśmy, niski. Brakuje wam. Ależ wyczucie. Ale jakie serce, prawda, do gry i tym sercem nadrabia. Brawa też dla trenera Widina, że nie bał się wpuścić tego chłopaka na końcówkę. Zaufał.
Pritchard przeciwko niemu. Pójdzie Gabiński na zasłonę, czy też granie jeden na jednego? Jednak zasłona. Jovanović za trzy, trafia trójkę! No i już szanse Śląska rosną po tej fantastycznej akcji. No, cały mecz bez trójki Jovanović i nagle taka odważna decyzja. Dobra zasłona od Gabińskiego otworzyła ten szans. Zobaczmy, został Richard na zasłonie, był switch tak zwany, ale tylko na chwilę. I ta chwila wystarczyła Jovanovićowi. Tak, jeśli chodzi o atak, no to tutaj Step pokazał naprawdę rewelacyjne wyczucie czasu i czytanie tej obrony. No i nie może grać do końca Śląsk, ale to jest ich ostatnia szansa chyba w tym meczu. O, zostanie naprawdę niewiele czasu. Szlachetka jako rozgrywający, nie ma Jovanovića. Gdzie jest Gibson? Gibson ma piłkę i ta akcja, którą widzieliśmy. Gibson z dziewą. Czy Gibson zagra sam? Za trzy. Dobrze w obronie Wyka. Jeszcze raz Kyle Gibson. Stewart za trzy na prowadzenie. Jest ostatni w sekundzie meczu. Na trójkę, na zwycięstwo. Stewart. Nie jest, zostało jeszcze trochę. Będzie timeout jeszcze. To nie jest koniec. Był timeout, ale sędziowie jeszcze to sprawdzą, czy to było w czasie. Tak, tak. Ale rzut Elijah, to Kyle chciał to wziąć na siebie, Kyle Gibson.